Cześć Boże Aleksander Chudkowski Witam i zapraszam państwa na informację dnia Minister Sprawiedliwości podtrzymuje swoje ostrzeżenia o zamrożeniu Krajowej Rady Sądownictwa chce to osiągnąć poprzez wstrzymanie konkursów na wakaty sędziowskie Na naszej antenie poseł suwerennej Polski Marcin Romanowski ostrzega że realizacja takiej zapowiedzi będzie wiązała się z katastrofą w sądach Zapowiedzi nowego ministra sprawiedliwości wskazują, że jeszcze w tym miesiącu może wyjść on z propozycją ustawy, która będzie przewidywała zmiany w wybieraniu 15 członków sędziów Krajowej Rady Sądownictwa. Dziś po regulacjach przyjętych przez zjednoczoną prawicę tego wyboru dokonuje parlament. Adam Bodnar chce by wrócił tryb znany sprzed roku 2015, gdy takiego wyboru dokonywali sami sędziowie. W polskim punkcie widzenia obecnych rozwiązań Poseł Marcin Romanowski z suwerennej Polski, który uznał, że to sędziokracja jest niebezpieczna, a nie powiązanie powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa z wyborami, bo przecież Parlament wybierają obywatele. Krajowa Rada Sądownictwa została zdemokratyzowana, ale właśnie po to, żeby to Polacy za pośrednictwem swoich przedstawicieli posłów mieli większy wpływ na wymiar sprawiedliwości, a żeby nie była to polityka kastowa, żeby sędziowie sami nie wybierali sędziów. Stanowisko odrzuca nowy minister. Nawet jeśli zgłosi swoją ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, będzie musiał brać pod uwagę stanowisko prezydenta. A Andrzej Duda może w tej sprawie posłużyć się wetem. Dlatego minister Adam Bodnar będzie dążył do zamrożenia Krajowej Rady Sądownictwa. To do niego należy ogłaszanie nowych konkursów na stanowiska sędziowskie, jakie są opiniowane przez Krajową Radę Sądownictwa. I to te konkursy mają zostać wstrzymane. Po prostu nie powinienem, można powiedzieć, Dokładać się do pogłębiania niekonstytucyjności sytuacji, czyli do nowych nominacji sędziowskich, które będą dotknięte wadą. Rozwiązanie, jakie przyjął obóz Zjednoczonej Prawicy w sprawie powoływania członków sędziów Krajowej Rady Sądownictwa, minister uznaje za niekonstytucyjne. Jednocześnie zapowiedział, że przyszłe regulacje chce budować w oparciu o trzy projekty, a dwa z nich zostały napisane przez sędziów. Wśród nich Stowarzyszenie Justicja, które jawnie toczyło batalie z poprzednim rządem. Po Marcin Romanowski ostrzega, że za zamrożenie Krajowej Rady Sądownictwa zapłacą Polacy. Jeżeli minister Bodnar przez parę miesięcy czy nie wiem, dwa lata, bo rozumiem, że ma nadzieję, mam nadzieję, płonną, że, że po kadencji pana prezydenta Dudy uda im się przeforsować swojego kandydata i wtedy będą mogli sobie zmieniać krajową radę sądownictwa, do tego czasu, to doprowadzi do katastrofy w polskim wymiarze sprawiedliwości. Katastrofy, która będzie przede wszystkim na szkodę Polaków, zwykłych ludzi w sprawach rodzinnych, w sprawach gospodarczych. Polityk mówi, że obecne rozwiązania zostały przyjęte przy udziale parlamentu i prezydenta, a to Polacy stali za ich wyborem. Zmiany, jakich w wymiarze sprawiedliwości będzie żądał Adam Bodnar, mają objąć też Trybunał Konstytucyjny. Europoseł PiSu Jacek Sariusz-Wolski ostrzega, że już na najbliższym szczycie unijnych przywódców może dojść do zgody na nowe unijne podatki, w których rząd Donalda Tuska nie sygnalizuje weta. Nadzwyczajny szczyt z udziałem przywódców państw członkowskich, który ma domknąć zmiany w siedmioletnim budżecie Unii Europejskiej i zapewnić Ukrainie 50 miliardów euro do roku 2027. Został zaplanowany na 1 lutego. Na razie przyjęcie nowych rozwiązań wstrzymały Węgry, które wciąż upominają się o środki z Funduszu Odbudowy. Europoseł pisujący Jacek Sariusz Wolski ostrzega przed tym, jakie decyzje mogą zapadać w Unii w trakcie nadchodzących miesięcy i wyjaśnia, że Bruksela ma do załatania wielką dziurę w budżecie. Tam ma być więcej pieniędzy na różne cele i to kosztem nowych podatków. I to chodzi o podatek od dochodów z ETS-u, czyli z emisji CO2, o podatek od, graniczny podatek węglowy, czyli podatek od przychodów z takiego cła granicznego, od śladu węglowego i podatek od zysków przedsiębiorstw. Krótko mówiąc, to, co dotąd wpływało, bądź mogło wpływać do skarbców narodowych, miało wpływać bezpośrednio do. Budżetu Unii. Polityk tłumaczy, że nowe podatki mają związek z finansowaniem funduszu odbudowy, którego koszty wzrosły wraz z podniesieniem stóp procentowych. Polska, poza zaliczką w wysokości 5 miliardów euro na transformację energetyczną, na razie z tego funduszu wciąż nie korzysta. I nawet jeśli rząd te środki wreszcie pozyska, to towarzyszyć może temu zgoda na nowe obciążenia. To jest obszar, w którym nie sygnalizował weta rząd Tuska. A, a zapowiadał jeszcze rząd Morawieckiego, że będzie to wetował. Europoseł PiSu Jacek Sariusz-Wolski ostrzega, że pieniądze dla Ukrainy nie muszą być pozyskane w taki sposób, jak proponuje to Unia Europejska, ale z wykorzystaniem innego mechanizmu. W jego ocenie temat wieloletniego budżetu i środki dla Kijowa powiązano świadomie, by ograniczyć dyskusję związaną wokół nowych unijnych podatków. 1 stycznia minęło 120 lat od urodzin księdza arcybiskupa Antoniego Bereniaka, sekretarza błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Komuniści aresztowali go tego samego dnia co księdza prymasa. Brutalne śledztwo miało zmusić księdza arcybiskupa do obciążenia kardynała Wyszyńskiego. Ten plan nie powiódł się dzięki niezłomnej postawie kapłana. Wielkopolanin urodzony w Sebastianowie w Powiecie Śremskim 1 stycznia 1904 roku, wychowany w szkołach salezjańskich, sam stał się salezjaninem i wychowawcą młodzieży. Wyjątkowe predyspozycje intelektualne doprowadziły go do doktoratu z teologii na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Mówi historyk profesor Krzysztof Kawalec. Był człowiekiem. O wielu talentach, do, języ do języków przede wszystkim, miał świetną pamięć encyklopedyczną. Po powrocie do kraju ksiądz Baraniak został sekretarzem księdza prymasa Augusta Hlonda, a potem księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego. Aresztowany przez komunistów tego samego dnia, co ksiądz arcybiskup warszawski, UB chciało wykorzystać zeznania biskupa Baraniaka do skompromitowania księdza prymasa, Mówi reżyser Jolanta Hajdasz, twórca filmów o księdzu arcybiskupie Baraniaku. Chciano uderzyć w prymasa poprzez złamanie jego najbliższego wtedy współpracownika, dyrektora jego sekretariatu, właśnie ówczesnego biskupa Antoniego Baraniaka. Dlatego ksiądz biskup Baraniak został poddany okrutnym torturom. Mówi Jarosław Wrublewski z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. I on przyszedł tutaj całą gamę tortur fizycznych. Był w mokrem karcerze, był bity, był głodzony, stał na zimnie. Ksiądz Baraniak miał zrywane paznokcie u rąk i u nóg. Nie mógł sprawować mszy świętych. Na Rakowieckiej spędził 27 miesięcy i kolejne 10 w Machach gdzie był internowany. Mimo tortur ksiądz biskup nie zdradził swojego przełożonego. Po uwolnieniu na wniosek księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego papież Pius XII w 1959 roku powołał księdza biskupa Antoniego Baraniaka na metropolitę poznańskiego. Brutalne przesłuchanie odbiły się na jego zdrowiu. Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 13 sierpnia 1977 roku. Sejm ogłosił rok 2024 rokiem księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Trwa proces beatyfikacyjny tego niezłomnego biskupa. Ponad 100 tysięcy Włochów poparło projekt przepisów pod tytułem Bijące serce. Regulacje dążą do ograniczenia zbrodniczego procederu, tzw. aborcji. Dokument jest w parlamencie. W Teksasie co piąte poczęte dziecko było mordowane. Było, bo września 2021 roku funkcjonuje ustawa o nazwie Heartbeat. Powstała, by lepiej chronić życie poczęte. Zakazuje ona zabijania tych dzieci, u których słychać już bicie serduszka. A to jest możliwe nawet około szóstego tygodnia ciąży. Zapisy przyniosły oczekiwany rezultat, bo w ciągu pół roku od ich wprowadzenia liczba tak zwanych aborcji zmniejszyła się o 12%. Przez kolejne miesiące i lata w ślad za Teksasem poszły kolejne stany. Krok, by stanąć w obronie tych, którzy sami jeszcze obronić się nie mogą, teraz chcą zrobić również Włosi. W kraju funkcjonuje bowiem prawo, które pozwala na zabijanie poczętego dziecka do dziewięćdziesiątego dnia ciąży. Aż 260 razy próbowano te zapisy zmienić, za każdym razem jednak bezskutecznie. Teraz do włoskiego parlamentu trafił projekt nowelizacji ustawy, pod którym podpisy zbierała koalicja organizacji Prolife. By mógł wejść on na drogę legislacyjną, potrzebował poparcia minimum 50 tysięcy Włochów. Jak się okazuje, dokument poparło jednak przeszło dwukrotnie więcej osób, bo 106 tysięcy. Włoska propozycja bijące serce nawiązuje do przepisów teksańskich. Nawiązuje, bo nie zakazuje ona tak zwanej aborcji. Wprowadza jednak zapis, który obligowałby lekarza do tego, by przeprowadził badanie USG, podczas którego przyszła mama będzie mogła usłyszeć bijące serduszko. Ma dać to kobiecie szansę na zmianę decyzji o śmierci dziecka i tym samym pozwolić na ocalenie nienarodzonego życia. Projekt nowelizacji mocno krytykują środowiska lewicowe, które przywołują opinię jednej z organizacji. Uważa ona puszczanie odgłosów bicia serca nienarodzonego dziecka za formę tortur. Do 57 wzrosła liczba ofiar poniedziałkowego trzęsienia ziemi w Japonii. Tysiące domów pozostało bez prądu, odwołano wiele lotów i kursów pociągów. Trzęsienie ziemi, które nawiedziło mieszkańców Japonii w Nowy Rok, przyniosło ogromne straty. Wiele osób zostało bez dachu nad głową. Uszkodzone drogi uniemożliwiają dotarcie do poszkodowanych, a tych wciąż może być bardzo wielu. Sytuacja jest katastrofalna, ponieważ około 90% domów zostało całkowicie lub prawie całkowicie zniszczonych. Relacjonuje burmistrz jednego z najbardziej dotkniętych miast. Najsilniejszy wstrząs osiągnął siłę 7,6 stopnia w skali Richtera. Sejsmografy zarejestrowały łącznie ponad 160 takich incydentów. Zapanował chaos. Mieszkańcy nie kryli przerażenia. Odwołano wiele lotów i kursów pociągów. Lotnisko w NOTO z powodu uszkodzonego pasu startowego zostało zamknięte. Niektórzy utknęli w autach. Pojawiło się także poważne zagrożenie tsunami, pierwsze takie od niemal trzynastu lat. Około 100 tysięcy osób musiało opuścić domy, znaleźli schronienie w specjalnych ośrodkach, jednak i tutaj było niespokojnie. Ludzie tutaj nie mogą spać dlatego, że mają traumę, nawet jeśli trochę się trzęsie podczas wstrząsów wtórnych, stajemy się bardzo niespokojni. Dziś prawie połowa zewakuowanych osób mogła wrócić do domów. Wciąż jednak istnieje ryzyko wstrząsów wtórnych w najbliższych dniach. W akcję ratunkową włączyli się żołnierze. Ekipy ratownicze robią wszystko, by dotrzeć do ciężko dostępnych obszarów. Nadal bez prądu pozostaje ponad 30 tysięcy domów. 20 tysięcy nie ma bieżącej wody. Warunki zaczynają być trudne, bo w nocy temperatura spadła poniżej zera. To były informacje dnia. Dziękuję i zapraszam Państwa na następne wydanie o godzinie 12. Z Panem Bogiem.